Dobry wieczór. Legnickie konwersatorium organowe imienia profesora Stanisława Moryty, którego 36. edycję dziś rozpoczynamy, wyróżnia otwartość na nowość i młodość, osadzone na solidnym fundamencie tradycji i doświadczenia. 5 festiwalowych wieczorów pozwoli konfrontować nowe idee kompozytorskie z tradycją muzyki organowej i kameralnej, przede wszystkim zaś smakować piękno muzyki i atmosferę serdecznych spotkań. Bardzo się cieszymy, że dzisiejszy koncert zaszczycił swoją obecnością zastępca prezydenta Legnicy, pan Krzysztof Duszkiewicz. Witamy serdecznie. Miejscem, które od lat jednoznacznie łączy się z konwersatorium i atmosferą nadzwyczajnej życzliwości, jest Kościół Ewangelicki Marii Panny. Tegoroczna edycja festiwalu wpisuje się w jubileusz 500-lecia reformacji w Legnicy i 830-lecia tej świątyni. Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować i gorąco za to dziękujemy gospodarzowi miejsca, księdzu Jerzemu Ganselowi i parafianom. Organizatorami festiwalu są Legnickie Centrum Kultury imienia Henryka Karlińskiego, Warszawski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oraz Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Serdeczne pozdrowienia kieruję na ręce dyrektor Legnickiego Centrum Kultury, pani Marty Bilajczyk-Sucheckiej i jej zespołu. Nad artystycznym programem, nad artystyczną wizją festiwalu czuwa doktor habilitowany Michał Sławecki. Jakość festiwalu tworzą nie tylko wspaniała muzyka i poruszające kreacje artystyczne, lecz także, a może przede wszystkim odbiorcy tych treści, a publiczność legnicka jest absolutnie wyjątkowa. I niezmiernie się cieszymy, że Państwo są tu z nami. Bez Państwa nie miałoby to sensu. Wszystkich i zgromadzonych tu w Kościele Mariackim, i tych, którzy łączą się za nami dzięki transmisji internetowej, gorąco i serdecznie pozdrawiam. Festiwal odbywa się dzięki wsparciu sponsorów i partnerów, którymi są miasto Legnica, parafia ewangelicko-augsburska w Legnicy, Legnicki Browar Książęcy oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Patronat medialny nad konwersatorium objęli Radio Plus Legnica, Radio Złote Przeboje, Gazeta Wrocławska, Nasze Miasto, Panorama Legnicka, Niedziela Legnicka, LCA.pl, 24legnica.pl, elegnickie.pl, Dami TV, tulegnica.pl oraz legnica24h.pl. Zanim zabrzmi muzyka, o zabranie głosu i o otwarcie festiwalu proszę pana prezydenta Krzysztofa Duszkiewicza i panią dyrektor. Szanowni Państwo, Paryż wart jest mszy, a Legnica warta jest konwersatorium organowych. 36. konwersatorium organowe imieniem profesora Stanisława Moryto. Witam Państwa bardzo serdecznie, kłaniam się Państwu bardzo nisko i bardzo się cieszę, że możemy tutaj w tej pięknym kościele, najstarszej świątyni naszego miasta, spotkać się, aby delektować się wyjątkową muzyką. Pozwólcie, że zacznę od podziękowań, bo to już wybrzmiało przed sekundą, ale szczególne podziękowania, szczególne ukłony ode mnie, od pana prezydenta miasta Tadeusza Krzykowskiego należą się kustoszowi tejże parafii, proboszczowi, kustoszowi tej świątyni, Jerzemu Ganselowi. On siedzi tutaj w pierwszych ławkach. Kłaniam się bardzo serdecznie. Jeszcze raz proszę Państwa o brawa dla pastora. Bardzo się cieszę, że dojechał do nas dyrektor artystyczny. Nie wyobrażam sobie, żeby kolejnego konwersatorium, kolejnej edycji nie odbyła się bez niego. Jest z nami również dzisiaj jeszcze doktor Sławecki, Michał Sławecki, którego doskonale Państwo znacie, ale myślę, że nie obrazi się i że jeśli uchylę rąbka tajemnicy, że w przyszłym roku bardzo
czego bardzo mu życzę i trzymam już kciuki. Myślę, że razem z Państwem będziemy gościć tutaj w tym pięknym kościele mariackim już profesora Sławeckiego, czego serdecznie naprawdę mu życzę. Również poprosimy o gromkie brawa dla dyrektora. Szanowni Państwo, ten koncert i generalnie całe konwersatorium organowe nie odbyłoby się w przestrzeni miejskiej, jeśli nie zaangażowanie potężnej instytucji, którą na co dzień kieruje obecna po mojej lewicy pani dyrektor Marta Biłejczyk-Suchecka, która bardzo zaangażowała się ze swoimi pracownikami i również pozwolę sobie podziękować i pogratulować znakomitej organizacji, bo to święto, to zwieńczenie pięciodniowe, ten festiwal muzyki organowej, który może odbywać się w naszym mieście, jest dziełem wielu, wielu ludzi, z którymi na co dzień współpracuje pani Marta Biłejczyk-Suchecka i za to serdecznie zaangażowanie i za tą kreatywność i odpowiedzialność za tworzenie przestrzeni miejskiej tego festiwalu. Bardzo serdecznie również jej dziękuję. I zanim wybrzmi muzyka i wypełni Kościół Mariacki, pozwolę sobie wspomnieć jeszcze jedną ważną osobę, która niecały miesiąc temu odeszła od nas. Jest to nieodżałowana Krystyna Kunecka, która wielowątkowo, można powiedzieć, kreowała różnego rodzaju wydarzenia organowe w przestrzeni miejskiej. Ona niestety odeszła, mieliśmy okazję z panią dyrektor miesiąc temu ją żegnać. Zanim poproszę Państwa o powstanie i żebyśmy mogli ją uczcić minutą ciszy, oddam jeszcze na sekundę głos pani dyrektor i prosiłbym o kilka zdań i o kilka wspomnień na temat pani Krystyny Kuneckiej. Dziękuję, panie prezydencie. Proszę państwa, pani Krysia Kunecka tak naprawdę przez wiele, wiele lat organizowała festiwal Legnickie Konwersatorium Organowe. Ale to nie jedyna impreza organowa w Legnicy, którą zajmowała się pani Krystyna. Również Legnickie Wieczory Organowe, które mieliście państwo okazję oglądać i wysłuchać dzieł prezentowanych na tejże imprezie, odbywały się pod jej czujnym okiem organizatora. Gdyby nie ona, tak naprawdę imprezy organowe w Legnicy nie wyglądałyby tak, jak wyglądają dzisiaj. Nie byłyby tak pięknie zorganizowane, nie byłyby tak cudownie rozwinięte. Ona była duszą i sercem tych festiwali. Bardzo ubolewamy nad tym, że nie ma jej tutaj dzisiaj z nami, dlatego też, proszę państwa, uczcijmy jej pamięć minutą ciszy i miejmy nadzieję, że pani Krysia słucha nas tam na górze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dzisiejszy koncert jest poświęcony właśnie pani Krystynie Kuneckiej. Oddaję głos w tej chwili pani Emilii, która koncert dalej poprowadzi. Dziękuję serdecznie, życzę miłego odbioru zarówno tutaj państwu zgromadzonym w kościele mariackim, jak i państwu, którzy oglądają nas poprzez kanały mediów społecznościowych. Dziękuję pięknie i życzę miłego odbioru raz jeszcze. Miłego odbioru państwu życzę. Dziękujemy bardzo panu prezydentowi, pani dyrektor. Inauguracyjny koncert to dziś swoiste zaproszenie do retrospektywnej, sentymentalnej, po wielokroć podróży. Przy organach zasiada Sebastian Kuczyński, zwycięzca ubiegłorocznej edycji, drugiej edycji konkursu improwizacji organowej dla uczniów szkół średnich i studentów, który to konkurs był częścią konwersatorium. Wybrany dziś przez artystę repertuar ukazuje szeroką panoramę dawnej i współczesnej literatury organowej. To jakże bliski repertuar, bliski układ właśnie postaci, którą szczególnie wspominamy, pani Krysi Kuneckiej, której koncert ten dedykujemy.
tak jak powiedziała pani dyrektor, pani Krysia przez lata była nie tylko sercem i duszą festiwalu, ale można powiedzieć, że była też ikoną legnickiej kultury, szczerze oddaną muzyce, artystom, kompozytorom i publiczności, którą z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem starała się zarazić miłością do muzyki, szczególnie zaś muzyki organowej. Odeszła przedwcześnie, ale wciąż pozostaje w naszych sercach i w naszej wdzięcznej pamięci. W tegorocznej edycji bardzo ważnym będą motywy reformacyjne, motywy ewangelickie i taki też motyw otworzy dzisiejszy koncert, ponieważ Sebastian Kuczyński, dzisiejszy bohater wieczoru, wygrał konkurs improwizacji, to improwizacji nie mogło zabraknąć dziś właśnie również. Zaczniemy od improwizacji na temat chorału protestanckiego Niech strzeże nas Bóg. Treści tej pieśni są jakże aktualne i wyrażają wielką ufność w pomoc, opiekę Boga w trudnych czasach, w to, że On może zwyciężyć zło, wprowadzić pokój. Niech ta muzyka, która będzie tworzona spontanicznie, będzie jakby komponowaniem na żywo, bo na tym polega improwizacja, niech otworzy nas na wspaniałe muzyczne przeżycia. Proszę Państwa, zaczynajmy przy organach Sebastian Kuczyński.
Zasłuchaliśmy się w piękno tej muzyki. Preludium i fuga e-moll BWV 548 Johanna Sebastiana Bacha to dzieło odznaczające się elegijnym, melancholijnym nastrojem, oszałamiającą potęgą, wymagające dojrzałości i wirtuozerii. Ogromna spuścizna twórcza Bacha jest fundamentem, kamieniem węgielnym muzyki, a cała jej reszta na niej jest zbudowana i bez niej nigdy nie mogłaby powstać, pisał francuski krytyk muzyczny Camille Bellec. Preludium i fuga e-moll to dzieło niezwykłe, szalenie wyraziste, wielowarstwowe, bogate w figury retoryczne, zdumiewające logiką konstrukcji, w której nawet motywy poboczne wyrastają z tematu głównego. Budowa fugi nawiązuje do późniejszego rozwoju formy sonaty klasycznej i jest najdłuższą fugą organową Bacha. Dziś preludium i fuga e-moll zabrzmi w interpretacji Sebastiana Kuczyńskiego. Thank you.
działający w XIX wieku w Monachium, Józef Gabriel Rheinberger, był płodnym kompozytorem i organistą. Wzorem Bacha planował stworzyć cykl we wszystkich tonacjach durowych i molowych, czemu poświęcił 33 lata życia. Wybrał formę sonaty organowej, jednak dzieła nie ukończył, bo krótko po skomponowaniu 20 sonaty zmarł. Na bachowskim wzorze oparł także finał 8 sonaty e-moll, opus 132, jedynej, w której wykorzystał pasakalię, formę złożoną z polifonicznych wariacji opartych na stałej formule basowej w metrum trójdzielnym, którą wyróżnia powolne tempo i uroczysty charakter. Pasakalia Rheinbergera składa się z 24 wariacji. W pierwszych 6 temat prezentowany jest w basie, a kontrapunkt rozwija się i prowadzi do pierwszej kulminacji. Kolejne 8 przynosi odprężenie. W nich to temat wędruje do różnych głosów. W wariacjach od 14 do 19 narasta ekspresa, a polifonia zmierza w kierunku akordowego, homofonicznego finału, który majestatycznie wieńczy dzieło. Pasakalia Rheinbergera przy organach Sebastian Kuczyński.
Mariana Sawy legnickiej publiczności nie trzeba przedstawiać. To nie tylko jeden z najpłodniejszych i najciekawszych twórców literatury organowej, ale także jeden z najczęściej wykonywanych podczas konwersatoriów kompozytorów. Fuga Bolero z 1995 roku, napisana na inaugurację organów Kościoła Świętej Brygidy w Gdańsku, należy do najczęściej wykonywanych utworów Sawy. Ciekawe połączenie rytmu bolera z formą fugi, potencjał kolorystyczny, lekkość, efektowność i groteska to elementy, które niewątpliwie przyczyniają się do tak dużej popularności dzieła. Dziś fuga Bolero Sawy zabrzmi w interpretacji Sebastiana Kuczyńskiego. Według Oliviera Messiaena
muzyka wyraża wiarę. Siła jej oddziaływania nie leży w nutach, ale w kompozycji będącej aktem miłości, wpatrującej się w odwieczną miłość. Le Bon Coeur Celestin to utwór skomponowany przez 18-letniego kompozytora u progu jego kariery twórczej. Za motto wybrał tekst z 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Muzyczna warstwa niejako ilustruje tę jedność. Utwór oparty jest bowiem na dwóch tematach. Pierwszy przedstawia Jezusa, drugi człowieka. Jezus objaśnia. Człowiek przygląda się i rozmyśla. Po chwili oba tematy zbliżają się do siebie. Na tle szerokiego legata w niskich rejestrach to temat Jezusa. Drugi z tematów, grany w staccato, przechodzi w schemat, który przypomina bicie serca. Wreszcie staccato zwalnia aż do całkowitego wtopienia się w legato. Serce człowieka ściśle łączy się z sercem Boga tak, że stają się jednym. Le Bon Coeur Celestin, Messiaena, przy organach Sebastian Kuczyński.
Anton Heiller, ceniony jako kompozytor, organista, improwizator i pedagog, jest uważany za pioniera austriackiej muzyki organowej. 8 wariacji na temat adwentowego hymnu Nun kommt der Heidenheiland powstało w 1972 roku jako szkic do improwizacji, która wieńczyła recital Heilera i jego studentki Moniki Henking. Rzecz się odbywała w katedrze Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Udine na zakończenie kongresu eucharystycznego. Artyści wykonywali podczas tego koncertu muzykę solową i duety organowe, a koncert zamykały 3 improwizacje na temat chorałów protestanckich. 2 z nich zagrał Heiler, a 3. opracował w szkicach, ale grała ją właśnie Monika Henking i to są właśnie wariacje do hymnu Nun kommt der Heidenheiland. Dopiero po śmierci kompozytora dzieło ukazało się drukiem i zdobyło popularność. Utwór świadczy o tym, jak dobrze kompozytor znał muzykę dawną i z jak wielkim kunsztem potrafił z niej czerpać. W poszczególnych wariacjach są i nawiązania do polifonicznych form prowadzenia cantus firmus i odniesienia do renesansowo-barokowej motywiki, retoryki czy zdobnictwa. Jest także nowoczesny język muzyczny, a wszystko to pozwala na szeroką eksplorację rozwiązań brzmieniowych i registracyjnych. Zobaczymy, jaką interpretację zaproponuje Sebastian Kuczyński. Thank you.
Tadeusz Paciorkiewicz był profesorem i przyjacielem patrona festiwalu, profesora Stanisława Moryty. Choć twórczość na organy stanowi tylko niewielką część jego bogatej spuścizny, bogatej, bo liczącej ponad 380 utworów i reprezentującej niemal wszystkie gatunki muzyczne, to ta twórczość organowa jest ważnym elementem w ogóle polskiej literatury organowej. Jako czynny organista wirtuoz i muzyk kościelny, Paciorkiewicz znakomicie potrafił wykorzystać techniczne i brzmieniowe możliwości instrumentu, a także w rozmaite formy chętnie wplatał wątki gregoriańskie czy tematy pieśni kościelnych. Jak zauważyła Małgorzata Rosochacka, autorka monografii o Paciorkiewiczu, należał on do twórców, którzy szanowali słuchacza i dlatego dbał o zrozumiałość swoich dzieł. Fantazja gotycka to zwięzły formalnie, wirtuozowski cykl wariacji opartych na temacie Bogu Rodzicy. Powstała w 1968 roku z okazji milenium Chrztu Polski. Odznacza się szeroką gamą środków kolorystycznych, technicznych i interpretacyjnych. Dzisiaj zabrzmi na finał inauguracyjnego koncertu. Przed Państwem Sebastian Kurczyński.
Zanim artysta do nas dotrze, ma do pokonania sporo schodów. Już teraz chciałam Państwa zaprosić na jutrzejszy recital, podczas którego usłyszą Państwo Aleksandra Jana Szopę, młodego organistę i kompozytora, który właśnie zaprezentuje własne dzieła, własne kompozycje. Jutro o 19:15 w Kościele Mariackim. A to dopiero początek muzycznych przeżyć i spotkań z muzyką organową, ale też z wątkami reformacyjnymi. Reflektor świeci tak, że nie widzę, czy artysta już jest na dole, czy jeszcze nie, ale myślę, że zasłużył na ogromne brawa. Sebastian Kuczyński. Dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność. Zapraszam jutro. Dobrego wieczoru, dobranoc. Do zobaczenia.